Siema! Siema! Co, wymokłeś trochę? No, trochę. Ale ja jestem. Siema. Mam mokre ręce. Spoko. Ale powiedz, to jest kurczę oryginał wszystko? No, znaczy, no, silnikowo trochę, tylko nie oryginalnie. No, gaźnik jest inny. A tak poza tym to oryginalnie. Coś właśnie świeci, no, za mocno. Nieoryginalne. Ten silnik się za mocno świeci. Takiego silnika to ja nie znam. No bo ja go polerkę robiłem. Aha. Wczoraj. O kurde. Teraz to jest brudna, nie? Ale... A powiedz, a co jest nieoryginalne? No gaśnik jest inny, bo jest od Simpsonowski, nie? Aha. Simpsonowski. No i osłona na wodę, to powinna być taka dłuższa, co zachodzi dotąd. O, maluszek przejechał na jakimś tuningowanym wydechu. Kurde, ale zabaweczka, ty. Nawet klakson widzę masz. Pompka, tak? Nie, to jest od ssania się wyciąga do góry. Aha, od ssania, to się wyciąga do góry. Tak wiem, zrobiłem, żeby jechała jak taka, no bo oryginalna motoryka ile tam, 40 zamyka. A ta ile? Tak 65, 170 ogólnie. Do 70? No, strach jest, strach tak się... Kurde, co ty opowiadasz? Nie wierzę ci. Nie wierzę ci. Tak? No. O kurde. No i to jest silnik przybiegi włożony. Nie widać, ale był jak od samochodowego. Ale zabaweczka. Naprawdę, no mały jest. Ustań ty koło niego, ty. O kurde. Kierownica oryginał? No oryginał, bo to jest początek produkcji, 82 rok i mały jest tylko... 82, tak? A gdzie masz prędkościomierz? No nie było w motorynkach. Nie było? Nie. No właśnie, chyba w tych, w rometach dopiero, nie? No i spali też ładnie. O kurde! Ale ty jesteś majster, ci powiem! Wojtas majster! Ale wlepy nie ma! Nie mam wlepy, właśnie, nie wiem mówić. A czy ty widziałeś, jaką ja bluzę dzisiaj mam? A nie zauważyłem nawet. A zobacz z tyłu. Poszedłem ostro po bandzie. A daj mi się, mogę się przejechać? No pewnie. O, ja. Naleciało wodę chyba do linki i nie odbija czasami ten, sprzęgło, nie? Tak nie odbija to. Ty na twardo ją zrobiłeś. A tu trochę masz luz jakiś, nie? No. O kurde, ty! Co ty na kole tym wywijałeś, czy jak? No idzie na koło, idzie. Jedynka jest jak? Na dół. Na dół. Dwójka do góry. No, tylko dwójkę lekko tak trzeba, nie? Tak. A, lekko. Poczekaj, to pierwszy odpalę go. Gasi, gdzie się gasi? Tutaj się gasi, pyk. Tak się gasi, tak, dobra. Się gasi. Tak jest włączony. Teraz sobie go pyknę ładnie. Aha, bo sprzęgło, nie? Trzeba ten puścić, bo jak jest sprzęgło, to się nie zapali, nie? Aha, no zablokowało się. O kurde, mać! Wiesz co, ja ci powiem, że ja nigdy motorynką nie jechałem. A ten zlot gdzie jest? Tam. Poczekaj. No teraz, aby na pewno luz jest, bo... Luz. Jest, ja nie wbiłem biegu. Znaczy wbiłem, ale...
Właśnie tu jest z tą dwójką, że jak się za mocno wbije, to na trójkę od razu wlatuje. No widziałem właśnie, czułem. Mi cały czas trójkę wbijała, nie? A tam policja stała, ja bez kasku. O kurde, czekaj. Ale ci powiem, faktycznie go tam rozkręciłeś, bo on kurczę... No idzie ładnie, jak na motorynku. Wierzę, że na pewno o 6 dych leci, kurde. Ci powiem. Może lecieć, wiesz? To ci wierzę, bo... Nie wiem, miałem dwójkę, ale na tym parkingu nie mogłem się rozpędzić, nie? Bo no. Obroty mi nie chciał wejść, nie? Musiał się chyba na jedynce do 30 rozbujać i wtedy, nie? No oryginalnego Simpsona bierze z miejsca, nie? No. Tak na szybkość też. Ale linkę jeszcze byś musiał podciągnąć trochę. No już jest na maksa w sumie podciągnięta. A teraz takie robią właśnie linki nowe, nie? Że... No kurde. Faktycznie to kurde, nie? No. A nie możesz przerobić jakoś? No chyba, że tą końcówkę bym musiał dać od oryginalnej, nie? No. Wtedy... O, światło. Właśnie. Kurde, nie? Petarda, normalnie. Pompkę masz to w ogóle nie? Nie, ma sanie tylko jest. Sanie, aha. No bo tak, bo silnik jaki to dałeś? No znaczy, to jest gaźnik inny, nie? I... Gaźnik inny. A silnik oryginał? Znaczy no... kartery z całym są od przebiegowego, nie? Mhm. Tego Rometa, a cylinder i wszystko jest już... Mhm. To jest cylinder na czterech kluczących tych oknach. Sam to robiłeś? Znaczy składałem sam wszystko, nie? Aha. Ale klakson nie działa. No bo silnik musi chodzić, ale i tak mam nie podłączony tutaj ten kabel jeden. Oryginalne naklejki? No. No to Black Opsa tu nie pasuje naklejka, wiesz. Ale podoba mi się. Ostatnio Spiro, nie? Chyba kupił, nie? Spino. A nie wiem nawet. Ten co kładami jeździ. Motorynkę? No. A to nie oglądałem. Biker Boys ma motorynkę. Biker Boys to jeździ, ale to już dawno chyba, filmiki z 2 lata temu widziałem, tam miał motorynkę. Ale... Sława z ostatnio mówił, że chce kupić. Dużo wiary tam jest na zlocie? No powiem, że jest ludzie, ale motocykli tam, nie wiem, 7-8 jest. Wiesz co? Jeszcze jest hard, włeski są. Patrz, jeszcze go na stopę postawię. Patrz! Kurde. Perfekt. Wiesz, ja wziąłem kasę ze sobą? Ale z hamowaniem tu jest kłopot, wiesz? No ciężko. Czy z hamowaniem? Jak jechałem w tą stronę z domu i tak się rozpędziłem i chciałem zahamować, no to tył leci, nie? No. Tył leci. No i tylko opony są 100 milki oryginalne. Brat. A. Twój? No. To milki oryginalne, no to tam w pewności tak sobie, nie? Mhm. Nie, naprawdę, fajna zabawka. Ale jeszcze ten przód byś musiał trochę podrasować, nie? Bo... Tam były tulejki, wymieniałem, ale... Tam w takim plastiku... Wiesz, to już tam nie musi tak za bardzo działać, nie? Bo generalnie to wszystkie Romety to... amortyzacja z przodu nie działała, to wiesz o tym, nie? No, zawsze... No jak to tam jeszcze działa jako tak, nie? Jak ktoś chciał w Romecie, nie? Tak jak ja, nie? Miałem Rometa trzybiegowego i chciałem, żeby w ogóle to zadziałało, wiesz? No to ci to ładnie chodzi, nie? Siema. Co, dojechałeś? No. To ci to ładnie chodzi. Światła, żeby proszę? Byś na światła, żeby zapalić. Tak jest włączony? Tu jest gaszony silnik, w prawo, no. W lewo światła. Aha, to, a na środku do zapalenia. No. Tu podjedziemy sobie. Jaka ona lekka jest.
Niesamowite. Patrz jedną, poczekaj, jedną ręką patrz. Jadę! O kurde, ale to... To naprawdę jedzie z 7 dych. Trochę w prawy trzeba, trochę przodem rzuca, ale jest naprawdę fajnie. Trochę przodem rzuca tylko jeszcze. Ale idzie się napędzić, wiesz? Ci powiem, że... Tylko nie wiadomo jak się zatrzymać. Ale maluchów wyjechało, ja nie mogę. Czekaj, teraz mi bieg wyskoczył sam. Dobre, dobre. Muszę takie coś mieć. Trzeba uważać. Jakbym... Ciężko trafić tą dwójką, wiesz. No, są dwójką, chyba, wiesz co, nawet ani razu jej nie wbiłem, wiesz, te dwójki. Ale wiesz co, powiem ci, że jakbym takie... Patrz, bieg się uruchomił. Teraz chyba się wbiła. O. No bo tą dwójkę trzeba tak, tak leciutko puknąć. Luz jest. Kurde. Nie no, powiem ci, że mi zrobił tutaj niespodziankę z tym sprzętem, wiesz? To jest lepsze niż romet. Większa zabawa, nie? Na kole? Pojedziesz? Nie, ześlizgo, jakby nie padało. To bym ci streama zrobił. Nie, dzisiaj na kole nie, bo to jest dzień. Jakby nie padało, to bym spróbował, ale... Ej, dobra, śmigam. Dobra, nara, trzymaj się. Spadam, Marcin. Wojtek, sorry. Ale naprawdę, fajne. Przód tylko trochę, wiesz, poprawić i... Hamulce nie, co tam, wiesz, tam no, nogami najwyżej. No, najwyżej nogami się podniesie. No. Ale jest fajne i ta kierownica i w ogóle. I wiesz co, i czuć, że to ciągnie, nie? No czuć, po prostu czuć. Bo do oryginalnego Runeta to ogromna różnica jest mocy. No, no. Wiesz, ja no mówię ci, pierwszy raz w życiu jadę tym, nie? Nigdy nie jeździłem, nawet jak koledzy mieli, to wiesz, tak raczej nie brałem od nikogo, żeby jeździć, nie? Fajnie, naprawdę fajnie. Ile takie coś może kosztować? No teraz różne, będzie różnie się cenią. Po czwórki tak chodzą. Aha. Czyli nie jest to tania rzecz. Nie, teraz jak dobrze odrobiona, ładnie odrestaurowana, no to stanie się, nie? Mhm. Kiedyś trzeba kupić taką za 100 zł, a teraz... No. Czyli co, średnio trzeba czwórkę dać. Jak za 2,5 kupisz, to już jesteś kozak. Tak? Taką do zrobienia, nie? No to... Do zrobienia.
Ale to nie ma się czego bać, żeby wziąć do zrobienia, nie, nie. Silnik zawsze można kupić. Dawać jakiś sprzęcior. Łe tam. Łejany. Co to było? Co to było? Ty, to dobre jest na pola, nie? O jeny. Dobra, Wojta, to czym się? Chcesz coś ode mnie, czy nie? Wszystko masz? Na motorynkę? Na motorynkę, może. Na tynku nie mam, bo mi odpadła tam pod odbiornikiem, się odkleiła. Za szybko jeździłeś, wiesz? Mówiłem ci, jeździ 5 dych, nie? A nie tyle. Ile chcesz? To łaska. Patrz, ja Wojtka. Siema! Zobacz, kurde, jakie normalnie super. Ja takie pamiętam, tylko wiesz co, ciągle ludzie je rozbierali i naprawiali pod blokiem, wiesz? Trzymaj. O, dziękuję. Super. Ale wiesz co, ten klimat, ten deszcz, to normalnie tu sprzyja, wiesz, temu. Fajnie. Trochę mokre, ale opłacało się. Opłacało się. Jeszcze ten. Narajeos. Patrz, nawet Mesio przyjechał.